Hej, hej, witam serdecznie. Dzisiaj mamy grę bardzo nietypową. Nietypową dlatego, że jest to gra panoramiczna. Tylko część ekranu środkowa będzie zajęta, góra i dół będzie niestety niewykorzystana. Gra, no, strzelawka typowa Darius, czyli po polsku Dariusz. Nie wiem dlaczego taka nazwa. Tak się gra nazywa po prostu. No a jak mi pójdzie, to wkrótce zobaczymy. Na razie widzimy demko. Tak jak mówiłem, góra i dół ekranu to są czarne paski. Po prostu tak ma być. Ona w oryginale była właśnie taka panoramiczna. Były to początki prawdopodobnie takiego układu ekranu. Tam z tego, co ja kojarzę, to były chyba dwa monitory. Jeden obok drugiego i to poziomo jeszcze ułożone. Stąd też taka właśnie orientacja strony. No, co tu trzeba robić? Lecić do przodu i strzelać. Nic skomplikowanego tutaj nie ma. Więc cóż, wrzucamy na początek 3 kredyty i próbujemy, jak mi to pójdzie. Raz. Dwa. I 3. No i startujemy. Dobra. Tym się strzela chyba, tak, dobrze mówię. A tym się rzuca bomby, dobra. Trzeba uważać tutaj na te zielone, no i nie tylko. Jakieś skały, nie skały, bo można niestety się rozwalić po prostu o nie. O skały się nie rozwaliłem, ale od przeciwnika jakiegoś. Jakiś stwór, który tutaj nadleciał po prawej stronie. No dobra, próbujemy dalej. Co mi z tego wyjdzie? Trzeba po prostu być ostrożnym, uważnym, no i niestety... O! Teraz znowu się skały rozwaliłem. No nie! Jeden P to co miga, to oczywiście jeden gracz, pierwszy player. O! Chciałem to wziąć i wziąłem. O! Zawracałem! Nie! O Jezu! Pozwoliłem się o górę znowuż tym razem, no nie mogę. Nie mogę, słuchajcie. Co ja mądrego robię? O, teraz mi stół zawrócili, załatwili. Widzicie jak to jest? No więc będę leciał po prostu sobie. Niestety tutaj nie można strzelać ogniem ciągłym, tylko niestety właśnie taki w sposób... No jakiś krótkotrwały, dziwny. Nie wiem dlaczego to tak jest. Nawet jak przyciskam cały czas, czy tam pulsująco naciskam, to w tym momencie i tak niewiele to daje. O! Dobra, mam ochronę. Mam ochronę, dobra. Drugą ochronę złapałem, świetnie. O, już mi się ochrona wygasła właśnie. Dobra, bierzemy to, cokolwiek by nie było. Muszę uważać tutaj na te skały. O, dobrze. Oby tak dalej. Omincie mnie. Dobra. Teraz mamy świetną sytuację, bo mamy ochronę, słuchajcie. Jesteśmy... Oj, nie! Rozwaliłem się w górę. Ojej, to co ja mądrego zrobiłem? Znaczy mądrego nic nie zrobiłem. Co ja zrobiłem? O tak można by było powiedzieć. Dobra. A, te kurcze mośki strzelają teraz. Dobra, trzeba szybciutko tutaj przelecieć. Tutaj się cofniemy troszeczkę. Zobaczymy, jak nam będzie się udawało. Oj, coś ten obraz podskakuje mi tutaj. To jest symulator, więc no właśnie. Taka sytuacja. Dobra, lecimy dalej. Oing. O, dalej można. No to super. Wziąłem kontynuację. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Oto jakaś ryba. Czy to cokolwiek. O! Tu trzeba ostrożnie uważać. O, niestety rozwaliło mnie. Próbujemy dalej. Próbujemy dalej, słuchajcie. Nie ma co się zrażać. Kto nie próbuje, ten nie ma.
Za blisko chyba podleciałem, wiecie. Będę się trzymał na większy dystans. Chyba to jest metoda jakaś. No. Chyba dalej po prostu trzeba lecieć. I wtedy jest szansa, że... No chyba jednak nie. Chyba jednak się nie udało. No dobra, próbujemy dalej. Próbujemy dalej. O! Bym się tu nie nadział tylko. O! 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 Jemu w paszczu trzeba. W paszczu. No już w paszczu dałem. To coś trzeba w paszczu strzelać. Oj, no nie. Zahaczyłem o ziemię. Zahaczyłem o ziemię. Niestety, niestety. Może teraz mi się bardziej poszczęści. Zobaczymy, zobaczymy. Ojej! Niewiele brakowało. A tak może się uda? Może się uda, może się uda. O! O! O, niestety. Jemu się udało, nie mnie. Dobra. Mamy kontynuację, to lecimy z tym koksem. No niestety nie udało się. Nie udało się. Dobra, podlecimy sobie może bliżej. Póki co. Tu się będziemy odsuwać powolutku. Te bąbelki mi tutaj nieco przeszkadzają. Muszę je wybić. Dobra, wybite. Oj. Niedobrze, słuchajcie, niedobrze. Niedobrze, naprawdę niedobrze. A tak niewiele brakowało. Niewiele brakowało i byłbym może już... Tu nie ma co bombku dorzucać na razie, ty... O, udało się. Udało się. Piękności. Piękności, dobra. No, jestem the best. Dawajcie następnego zawodnika. O kurde. Dobra, widzę, że nie wolno. O! To był cios poniżej pasa. No dobra. Kolejna zona. Strefa. Oj. Niedobrze. Ale dobrze. Dajemy radę. O, tu jeszcze burza jest, patrzcie. Mam nadzieję, że mnie piorun nie trafi. O, dobra. Zebraliśmy jedną kuleczkę. Ojojojo, zahaczyłem moją skałę. No nie. A tak już mi dobrze szło. Tak mi dobrze szło. Żarło i zdechło, jak to się mówi. Strefa C. Jesteśmy w zonie C. Dobra, jest. Z tyłu jeszcze nadlatują. To jest cios poniżej pasa. Tak się żeśmy nie umawiali. My nie o taką Polskę walczyli. Dobra. Ładnie. Ładnie mi idzie, słuchajcie.
Ładnie, 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 ładnie. Dobra, jest czerwona ta. Ojejku, nie zdążyłem. Continue, jasne, że... O, skończyło się. G. E. L. Gel. No i tak to wyglądało. Gierka fajna, słuchajcie. Bardzo mi się podoba. Może jeszcze kiedyś sobie w nią zagramy. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich. Jakby ktoś z was grał w to, to chętnie popatrzę. Nagrajcie jakiś filmik, jeżeli ktoś jest dobry w te klocki. No, lubię takie rzeczy oglądać, powiem szczerze. A szczególnie jak już komuś udaje się dochodzić do końca gry. No, co raczej łatwe nie jest. Zdaję sobie z tego sprawę. Trzymajcie się, pozdrawiam, wszystkiego dobrego i do kolejnego spotkania. Cześć!